A proper road race, and in the true meaning of the word. That was how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but still we race on those same public roads beside the Mediterranean Sea. There's no victory more coveted than that of the Monaco Grand Prix. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. To oczywiście ja, Ewa, to jest kolejny odcinek z Formuły 1 Grand Prix Monaco przed nami na torze Monte Carlo. Jedyna taka pozostałość po starej epoce, moi drodzy, Formuły 1. Stary, dobry, uliczny tor, niezmieniony od lat 50. prezentuje się wam na grafice. A my zaczynamy, słuchajcie, z bardzo długiego K16 z taką kwalifikacją. To nie idzie na tutaj ewidentnie. Zostawaliśmy przed nami na sztapę, już nas minął. Dostaliśmy strzał! Strzał od Gasly'ego. Kurwana część przed nim skrzydła. 16 po prostu ogólna. Jakim cudem mamy defekt na poszkodne przednie skrzydło. Masakra jakiś to jest. Atak z strony Kakona, atak ze strony zawodnika Toro Rosso. A my próbujemy skoczyć się na sztapę za Leclerciem. Tutaj piękny manewr, proszę Państwa, udaje się nam do czasu do Sandoval. To będzie tutaj Sirotki. Pozycja numer 17, ocieramy się od niego. Puściliśmy go na pena, czy nie? Nie puściliśmy go na pena. Eleganckie, eleganckie rozpoczęcie. No i co? No i mamy kolejny poziom do tego. No, naprawdę wiele rzeczy się działo w historii Formuły 1. Szyma teraz w Sandoval, ale też Sirotki. Też wiele się działo. Wyścig na pewno emocjonujący, ale zobaczymy, jak to dalej będzie. Bo na razie z całego weekendu no nie mam tempa, no nie mamy tempa. Nasza Lauber to nie jeździ najlepiej. Te pierwsze dwa wyścigi w Europie, w Hiszpanii w ogóle nam nie poszło. Ciężko weekend przed nami, tutaj w Monaco tak samo, ale próbujemy nacisnąć seriorze, który ewidentnie ma dużo wolniejszy samochód. Ale trzeba pamiętać, że mamy uszkodzone przednie skrzydło. Próbujemy tutaj odbyć nasze defekty. Raczej na tej prostej i pod górę, może tego tak naprawdę nie widać, ale realnie relatywnie jest bardzo wysoka, bardzo daleka bytka. Próbujemy tutaj 8 mm w tym momencie. No i mówimy do zjazda z karkołowym zjazdu. Ostre hamowanie. No tam lekko żeśmy go chyba dotknęli, ale tu będzie próba. Kontakt, był kontakt, no nie wiedzieliśmy, na razie, jeśli chodzi o Grand Prix Monaco. Odstępuje nam sobie, że jesteśmy wyraźnie w tunelu, ale no cóż, no tak to jest, nie mamy tej prędkości. Dostałyśmy strzał, zaczepiliśmy się jeszcze o barierę, na szczęście bez uszkodzeń opony. Ratujemy się. Cały czas trzymamy P14. I relatywnie dalej walczymy. Próbujemy uzyskać. No niemniej jednak, sytuacja nie jest bardzo blisko. Cały czas jest blisko. I co będzie teraz? Próbujemy kolejny raz przy start meta. To po prostu start meta. DRS aktywowany przez sędziów, ale niestety Charles Leclerc Czuję, że mamy tą moc, żeby... Mam tę moc! Dobra, nie będę śpiewał. Mamy tą moc, żeby go łyknąć po prostu. Ale no niestety to jest... Masakra, żeby to wszystko być okazane. Ale tutaj po krawężnikach, po baranach próbujemy, ale niestety nie udaje się. Tutaj kolejny szybki zakręt, tutaj ewidentnie zwalniamy. Bardzo ważne wejście, jesteśmy bardzo blisko. No tutaj wywieziony seriorza. Ale niestety kolejny punkt za.
otwarte DR, otwarty trąbujemy, próbujemy odzyskać nasze szkody do wewnętrznej. I co? I daje się, udaje się nam. Przed nami P13, czyli Opol. Pisałem się w Niemcy Seriorza. Niemniej jednak dość problematyczny, ale spróbujmy, nie poddawajmy się, bo takie rzeczy byście nie widziały. Zespoł premier to było w ogóle we Włoszech. Barna, która został wygrał, choć teoretycznie nie miał prawa wygrać tego wyścigu, dlatego że technicznie i wyścigowo który został wygrał. 1100 stopni na dohamowaniu. 1100 stopni na dohamowaniu. 1,8 straty do środki nad przepraszam, oponem. Wygap to the car ahead is 1.8 seconds. Natomiast kolejna próba dojazdu. Dojazdu do Ocona. Niestety karkołom na dostajemy od niego tyle battery charge is high. Let's increase Eurus deployment to up the pace. Gap to car in front is 2.5 seconds. Atakiem. Mamy problem z siebie. Ale. Chciałbym powiedzieć parę rzeczy na temat obecnej rzeczy obecnej realiu naszej kochanej wspaniałej Formuły 1. Gruchnęło. Słuchajcie, gruchnęło parę dni temu. Panie 4 dni temu gruchnęło, słuchajcie, obecnie na lidze klasyfikacji generalnej F2, czyli do końca Formuły 1, Lando Norris, co powoduje, że automatycznie to chyba boli. Mamy przyjemny belg, został, że tak powiem, wykopany na zbity pysk. Jego wypełnienia na ten sposób. Powiedział to zupełnie ważne. Zespołem jest oczywiście juniorem. Dla mnie to bardzo ważne, żebym szansę i w miarę możliwości, w miarę mojej możliwości. Faktycznie jest to brytyjski talent, wybudowany w Kanada. Ja bym taki mocny w swoim sposobie tam nie był, tylko że może to być dość wczesne, dość mocno. Gdzieś tutaj naciągane. Słuchajcie, oczywiście było Grand Prix Głos, o tym też chcę wspomnieć, ale my mamy oczywiście ogromne problemy z utrzymaniem gruntu. Tak patrzę po tym, co ta strata i przewaga, jest gdzieś tam na odpowiednim poziomie. Tutaj bardzo, bardzo blisko był barier, żeby zakończyć tę przygodę. No jesteśmy na P2, to jest na okrąg w tym momencie jest jeszcze P2, my awansujemy do lidera, ale zużycie jest okrutne i tak naprawdę no wchodzę też na najlepszy. Słuchajcie, wracając do Grand Prix Włoch, oczywiście wygrał, no to nie oczywiście może, ale wygrał to... Tak naprawdę, to gdyby nie błąd na drugim okrążeniu, choć pierwszym okrążeniem do Fettela, gdzie tam się kłóci z panią Zona, gdzie obróciło na dohamowaniu. Tak
kary za atak, za coś, co nie jest naszą winą. Gap to teammate behind is 17.3 seconds. Nie było naszą winą atak. You need to slap down before hitting the corners. We don't want to get a penalty. Ale zrobili inaczej, oczywiście. You've been awarded a time penalty for that last incident. Fozzi, czyli fanowcy na tym Ferrari, na Fozzi, czyli auto Nacionale di Monza, pokazali, że nie są zbyt zadowoleni z faktu, że żaden z czerwonych bolidów nie wygrał zmagań do tego rocznego Monza. Mamy virtual safety car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Okay, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. VSC ending, we're going green. Maintain positive delta until the green flags. Nasze jednostki do spalu budowy. Zmiana przedniego nosa. Chłopaki walczą oddzielnie, ale trochę druga kół na dziotnie wyszło. Dużo do toku założone. 15 pozycja. 17. No, na którym wjedziemy? 18. 19. Ostatni wjeżdżamy. Wjeżdżamy ostatni, ale włączymy się walkę pomiędzy Strollem a Gasly. To jest jakiś dziwny. Strategy complete. See these tires through to the end now. Niemniej jednak, no naprawdę było to trudne zadanie. Wracamy do Monzy, a to jest kolejny przegląd na Monzy. Okay, gap ahead is 2 seconds. Którzy nie jeżdżą przed bolidami, widzą, pana pisma do tego musi być jedynko, na torach wyścigowych, ale również na piłce nożnej. W każdym pozycjom, jak to tego wyścigowych, no to cóż, no to nie jest, chyba nie jest. Niemniej jednak gdzieś tam na pewno leży to w... No, wiecie, no, wyścig Grand Prix Walk jest tą ostatnią europejską i zaczynamy maraton pseudoatletycki. Znaczy, bo idziemy do którego do pólu, później do dorosłych. Wiecie, to tak średni pomysł bym wiedział, jeśli chodzi o... no ale wiecie, to już... Emery, dlatego zbliżamy się do Strolla. Otwarty DRS, próba ataku. Czy będzie próba ataku za krótko, mi się wydaje, że będziemy mieli. The gap behind us is 10.8 seconds. Nie udało się pokonać Kanadyjczyka, który właśnie w następnym wyjściu dojedziemy do Kanady. Do miesiąca do Strolla, ale nie się zablokował Lance Stroll cały kol. A my próbujemy kombinować, co tu kombinuje Stroll. Co on tu kombinuje dla tego? No i ziomuś. Dostać przez strzał od Gasly'ego. No pysznie po prostu. No pysznie po prostu. Jeszcze my, nasza wina, tak? Okej.
Aż tutaj poszedłem ostro. Ja nie będę się pierdzielił. Co tutaj się zastanawiam? Co tu się dzieje? Także 8. 8 okrążeń do końca toru. Zjedziemy na to. Księstwie pieniądze, księstwie rozpusty. Reduce the ERS deployment, please. We need to charge the battery. Kartlej, tutaj, oj, ocierka. Uderzenie. Uderzenie, udało się przyjechać. Nie możemy zjechać do boksu. Nie możemy zjechać do boksu. Próbujemy. Ok, copy that. Check your MFD for a new strategy option. No naprawdę nie wygląda to dobrze. Damage to your wing, damage to your wing. Suggest we box to change it. Stood, copy that. Odbieram skrzydła i co? I koniec wyścigu. Rozbiłem samochód. Are you okay? That was a big one. Confirm you're okay, please. Kończymy. Kończymy ten wyścig. Kończymy ten wyścig. Niestety, w takich okolicznościach Grand Prix Monaco od początku nie wydawało się, nie było naszym celem. Znaczy nie mieliśmy tutaj tempa. No i cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o Grand Prix Monaco na legendarnym torze w księstwie. Wygrywa Lewis Hamilton. And Mercedes have pulled off a great victory here today. To można powiedzieć, hityzm. So, how exactly did they set themselves apart from the pack today? Well, I'd say it's just raw pace, plain and simple. I mean, we could sit here and talk about strategy all day, overtaking, looking after the tyres. But at the end of it all, if you want to win, you need a package that's got the speed over everyone else. And that's exactly what they had today. And here are our podium drivers today after that excellent race. They've excelled here, as they so often do, and it's a well-deserved victory. Mercedes, then, are on top today. A w dwojej ścisłości Hamilton, Vettel, Raikkonen, Ricardo, Bottas, Hülkenberg, Grosjean, Perez, Alonso, Verstappen, Sainz, Magnussen, Van Dorn. And after this round of the World Championship, here's how things look in the drivers' table. It's a good result for Sebastian Vettel, who moves further ahead at the top of the table. And now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the day? Well, after a drive like that, it's got to be Max Verstappen, hasn't it? Very clean, very smooth. He can be really pleased with that one. On to the constructors then. Mercedes have extended their lead at the top of the standings. Meanwhile, Ferrari have improved their position. A strong weekend from them as they fight their way towards the top. There'll be plenty more twists and turns to come this season. I hope you can join us at the next race to see just who will come out on top. No co ty nie powiesz, że mi źle poszło? Bad luck out there today. What do you think went wrong? That crash looked pretty serious. Can you walk me through? You had a few bumps and scrapes today. Who would you say is at fault? To tyle by było. Okay, sportowa. Things looked close between you and your rival. Trzymajcie się, moi drodzy. Na razie. You came out on top, didn't you? Appreciate your time.